było wczoraj, pamiętam, chociaż pamięć krucha. Zadzwonił telefon, odbieram, mówię: halo, słucham. I nagle wszystko wybucha i ogniem sieje. To Bóg do mnie dzwonił, mówi: Łona, co tam się dzieje? Nie, to pomyłka jakaś, nic nie rozumiem. Słyszę: święty Piotr wybrał losowo twój numer, ja tu nic nie widzę z góry. Swo mi zasłaniają chmury, widoczność licha, więc przestań pieprzyć, mów co słychać. A kicha, każdy bezimienny, wszędzie, jak nie wojna, to przynajmniej stan wojenny. Władza to banda cwaniaków z największym na czele, a Biblia dawno już przestała być bestsellerem. To może jeszcze raz Mesjasza ześlę. Nie wygłupiaj się, skończy na elektrycznym krześle. Nie warto, szkoda czasu, ludziom w głowach się przewraca. Jest już za późno, by nawracać. Naprawdę? Tak. U mnie też nie jest najlepiej, czuję się samotny. A? Tak rzadko trafia się tu człowiek. A? Kiedy kicha, nikt nie mówi mi na zdrowie. A psik? Na zdrowie. Wczoraj Bóg zadzwonił do mnie. Czeka wszystkim, że najwyższy czas oprzytomnieć. Mówię: nie da rady. Co? Boże, przecież znasz to. Nie da rady? Tak, to już za daleko. Wczoraj Bóg zadzwonił do mnie. Czeka wszystkim, że najwyższy czas oprzytomnieć. Mówię: nie da rady. Co? Boże, przecież znasz to. Nie da rady? Tak, to już za daleko zaszło. Ciąg dalszy rozmowy był taki, że Bóg zaczął wrzeszczeć. Zrobiłem już jeden potop, mogę zrobić coraz jeszcze. Musi Boga. Kogo? O, przepraszam, ale byłaby to największa kasza na wszystkich kaszan. Może da się coś zrobić, nie wiem, coś naprawić. Mów do rzeczy, synu, już mnie to nie bawi. Może ludzie nagle zaczną żyć w zgodzie ze sobą. Jaką mam pewność? Musisz wierzyć mi na słowo, ale może być dobrze. Szanse mamy ciągle niezłe. Dobrze, dam ci spokój, ale jeszcze się odezwę. Odłożył słuchawkę, a ja chciałbym wiedzieć móc to. Co ja mam robić, żeby uratować ludzkość? Więc ludzie, zróbmy coś, żeby świat był lepszy. Bo on zadzwoni i znowu mnie opieprzy.